Witam Was w nowym odcinku z gry Astro Colony. Za początku chciałem przypomnieć o łapkę w górę, pisane komentarze oraz przycisko subskrybuj. Was to nic nie kosztuje, a nam jest to pomoc w nie do rozwoju kanału. Również zapraszam mojego Discorda, link w opisie. A jeżeli chcesz pomóc moją twórczość, zapraszam na zrzutkę.pl. Do niej również link w opisie. Dobra, i co by tu zacząć, od czego? No troszeczkę mnie poniosło między odcinkami. To robiłem tutaj taką fajną rampę i zacząłem robić jakiego molocha, taką przepalarnię. Taką przepalarnię, to są mini przepalarnie. To jest strefa craftingu. No i jednak stwierdziłem, że będę tą całą strefę craftingową robił na dwa poziomy. To jest poziom miedzianium, to jest żelazinium. No. Wlecimy sobie, zobaczycie jak to pięknie ładnie rozdzielam tutaj, jak to pięknie ładnie wychodzi. Tutaj tak, doprowadzam węgiel oraz żelazo, sztabki żelaza. Jak widzicie tutaj, one idą sobie najpierw tu. To chyba powinno coś być. Tak, tutaj powinno coś być i nie wiem dlaczego tego tu nie ma. Ale szybko naprawmy ten błąd. To powinno być to. Musiałem pewnie przy któryś tutaj robot u góry, musiałem to zepsuć. To są tak, to są maszyny, które produkują mi żelazne płyty. Przepraszam. Trzy maszyny, które w większości czasu są zasilone, mają w tym momencie efektywność 90, ale to będę niedługo poprawiał, więc spokojnie. 90% mają, przepraszam, nie 90, tylko 90%. Dobra. I one sobie tutaj pięknie, ładnie kraftują, to już naprawdę spore ilości się tutaj zebrały, z tego powodu, że tamta jedna maszyna była rozdupcona, to wbrew pozorom nie było dużo czasu i to automatycznie idziemy tutaj do magazynu podstawowego. No mamy tutaj już prawie 30 tysięcy, ale obok mamy kolejną produkcję. Dokładnie to są raz, dwa, trzy. Te trzy produkują mi na nowo płytki. Tylko że tym razem te płytki, te metal, żelazne płytki, idą, połowa z nich, przepraszam, idzie do robienia druta. Do robienia drutów. Następnie te druty, znaczy, no dobrze, przepraszam, do robienia tych prętów, przepraszam, żelaznych prętów. Te żelazne pręty lądują tam, na spodem magazynie. Za to te, no to druga połowa tych trzech, robi mi żelazne pręty, które są przerabiane na śrubki. I tak, część wraca tutaj, część idzie tu. Trochę jest to źle zaprojektowane, będę musiał to przerobić. Nie podoba mi się to, w szczególności, że tam u góry lepiej, lepszą wersję zrobiłem. I tak, to wraca właśnie tutaj, jest przerabiane, następnie połowa tych wszystkich komponentów, tak mniej więcej połowa, jest przerabiana na koła zębate i wszystko ląduje w jednym magazynie, żeby było łatwe do zarządzania. Już troszeczkę tutaj to leci, mamy 20 tysięcy śrub stalowych i mamy dosyć sporo, mamy ponad 5,5 tysiąca kół zębatych. Teraz mi się wydaje takie spokojne tempo, na spokojnie cały czas przybywa. Jak widzicie w lewym górnym rogu, żelazo nam idzie do góry, a czy grudki nam tak raz idą, raz nie, miedzianka idzie, węgiel, no z węgiel tak ciężko. I u góry mamy za to już troszeczkę lepiej zrobioną, taką mi się wydaje, wersję miedzianium. Tu idzie cała miedzianium, tu cała miedziawka idzie, tutaj niektóre rurki byłyby normalnie przeszczęśliwe z takich sztabek. I tak. Tak jak poprzedni, tak jak piętro niżej, te trzy maszyny, fabrykatory, jak się nazywa, wytwarzanie, konstruktory, przepraszam, te konstruktory, robią mi tylko i wyłącznie płyty miedziane. A tak, tu mam złoto, wyjaśnię wam potem dlaczego. Te robią mi płyty miedziane. Następnie te trzy robią znowu płyty miedziane, połowa idzie tutaj na drut. Potem połowa idzie tutaj i są przerabiane na drut, ale w całości jest to przepuszczone tutaj. I tutaj mam konstruktory, które wyrabiają mi części elektroniczne. Prawdopodobnie połowę tych części elektronicznych będę potem przerabiał na... Na co? Są w części, to są podzespoły, to są tak, płyty główne. Płyty główne, a potem płyty główne, dwie płyty główne i sześć kawałków złota, jest to komputer. No ja nie wiedziałem, że to tak się składa, ale dobra, ja tu nie będę ingerował, to nie są moje przepisy, prawdopodobnie to powstanie gdzieś tutaj, a te złote płyty są to dlatego, że potrzebuję więcej złotych kabli, a nie mam innego sposobu niż po prostu, nie było innego sposobu, jak przy okazji wrzucić tutaj troszeczkę złotych sztab. Wydaje mi się, że to nie jest głupi pomysł, żeby wykorzystać się trochę tego złota. Tak myślę, że nawet może byłoby to trochę nawet w późniejszym etapie gry tak dorzucić na przykład tutaj, tą tutaj dodatkową nitkę złota tutaj wpuścić, żeby tutaj to zasilać pięknie, ładnie. Przy okazji się złoto zrobi, no tylko że złoto jest rzadkie. To jest taki
Przepraszam, taki dosyć spory minus. Przepraszam bardzo. Dopiero co przyszedłem z dworu, bo byłem u fryzjera, więc no. Mam lekki taki, jeszcze wiecie, taki, kurde, wiecie jak to jest, zima jest, chłodno jest na ziemi, no, na planecie, no, ogólnie, na zewnątrz jest chłodno i tak, troszeczkę człowiek jest taki pociągający niekiedy, no, ale no, wracając do tematu, tutaj też ustawiłem panele słoneczne, jest ich naprawdę sporo, tutaj chyba jest wszystko połączone, tak, to macie rzut od dołu, tutaj jest główny poziom stacji i tutaj mamy kolejne piętro, to już troszeczkę jest to przeorganizowane i tu muszę dołożyć jeszcze raz, dwa, trzy, cztery panele słoneczne, żeby skończyć tutaj tego, to w pełni i powinno mi to dać, no, na te cztery dadzą mi, że będzie troszeczkę mniejsze obciążenie, będę miał, no, będę miał chyba z 99% obciążenia, przepraszam, 100%, no, 100% obciążenia, ale będę, no, to jest to obciążenie z sieci 101, więc będzie 99%, mi się gdzieś tak wydaje, no, ale mniejsza, większa, robią, robiście to tutaj wszystko, pięknie, ładnie idzie, jak też możecie zauważyć, w moim inwentarzu nie ma nic. Nie ma tutaj żadnych, kurde, nic nie noszę, nic ze mną nie lata. Wszystko wykorzystuję z tych, kurde, komponentów, chyba że muszę coś wsadzić na przykład do produkcji, to wtedy, no, na przykład tutaj, o, nie mogę nic kliknąć, nie mogę tutaj dać, żeby się to dorabiało, bo fizycznie nie mam tych płyt ze sobą i nie można tak na szczęście w ten sposób cheatować. Fajne jest to, że po prostu mogę wziąć i wybudować coś, to nie jest problem, kurde, muszę znowu uzupełnić tlen. Będę jeszcze trochę, będę tutaj stawiał stacje tlenowe prawdopodobnie, wymyśliłem sobie, żeby... to możemy nawet dzisiaj zrobić, żeby takie beacony, takie, takie generatory, takie bariery, te generowanie bariery, te bariery tlenu, żeby były tutaj wszędzie, żeby nie trzeba było już tak latać, się zajmować tym wszystkim. Mam na tyle prądu, że to wszystko, kurde, to wszystko da radę. Tak co jakiś czas jeszcze przylatuję tutaj i dosilam tutaj tą produkcję. No, jeszcze muszę na starej fabryce ustawić tworzenie drutu metalowego. Tutaj z metalu, chociaż jego nie będziemy za dużo potrzebować, ja tylko mogę już tutaj część rzeczy pozabierać. Tak bym powiedział, że mogę zabrać wszystko, tutaj już to poupróżniać. To już nie będzie zbytnio nam, no niestety, potrzebne. Całość mamy już, co potrzebowaliśmy, mamy już ze sobą. Tak, roboty mi tutaj zapomniałem, że niosą mi tutaj, to jest wodór, zbiornik na wodór, tak, noszą mi tutaj wodór. O, tu mam jeszcze trochę. Tutaj to laboratorium też na razie nie będziemy używać, ale już powoli sięgamy do tego, żeby tworzyć kolejne tutaj projekty, kolejne rzeczy. Teraz z wami zrobię kolejne piętro, pokażę wam jak ja to robię, jak przynajmniej jaki ja mam zamysł. Nie, cały czas powiem wam szczerze, gryzłem się z tym, jak tutaj to zrobić, w ogóle te piętra, czy w ogóle robić te piętra, czy nie robić, bo jak wiecie, troszeczkę ja nagrywam szybciej Astrokolony niż wy oglądacie. Z tego względu, wiecie, to ja mam tryb pracowniczy, ja pracuję, więc wiecie, w międzyczasie, więc jak mam czas, czyli wolne dni, ja to nagrywam. No niestety ja pracuję od 2 do 5 dni w tygodniu. Dlaczego? Pracuję po 12 godzin i mam po prostu taki dziwny trochę system pracy. I naprawdę nieraz, na przykład mam cały tydzień, tak jak na przykład teraz, dzisiaj mam tylko środę i tylko i wyłącznie mam środę, czwartek wolną. A za to w kolejnym tygodniu będę tylko i wyłącznie środę, czwartek pracował, no więc... No, raz tak, ale to co nie ma, co nic nie zmienia, że trzeba coś nagrać i dlatego często nagrywam, wiecie, po 2-3 odcinki tutaj, kurde, na raz, najczęściej po 1-2. Rzadko 3, najczęściej 3 nagrywam, jeżeli już robię z jakiejś gry, ale dobra, mniejsza, większa. Tutaj poróbmy ładne te sektory. Zauważyłem, powiem wam szczerze, że takie sektorowanie, takie mniej więcej tutaj, jak ja to zrobiłem przypadkiem, co mi to wyszło, taki pomysł, jest dosyć takie użyteczne w zachowaniu proporcji i ogólnego takiego zachowaniu ładu i składu. Przynajmniej mi to pomaga, takie rozsiadkowanie, żeby to ładniej to wszystko zrobić, żeby to wszystko jakoś to poszło. Ogólnie jestem zadowolony, bardzo jestem zadowolony i z wyglądu i funkcjonalności i przynajmniej tego piętra. Na pewno dolne piętro trzeba będzie w swoim czasie poprawić. Nie planuję też nie wiadomo jakich dużych upgrade'ów, bo moja przepalarnia nie da rady. A jeżeli zaupgrade'uję moją przepalarnię, to jest tamto, gdzie się teraz patrzę, o, to jest ta sekcja, to jest moja przepalarnia, jeżeli ją zupgrade'uję, to kontenery nie nadążą. Jeżeli kontenery nie nadążą, będę musiał dostawić dodatkowe łapacze asteroid, więc to wiecie, to się tak wszystko ze sobą łączy.
więc no, jakby to powiedzieć, no, jest ciekawie, jest dużo do roboty, na pewno jeszcze trochę trzeba będzie się zająć tutaj robieniem asteroid, łapają to, co wspominałem na pewno w jakimś tam odcinku, którymś tam, i nie pamiętam tylko, czy pokazywałem jakie ostatnie asteroidy, i tutaj jednemu użytkownikowi w komentarzach nie odpowiedziałem, czy znalazłem jego asteroidę, coś związanego zawsze z Borgiem będzie, nie pamiętam jak to było, przepraszam bardzo, ja mam dobrą pamięć, ale bardzo krótką, i mi się wydaje, że ja to pokazywałem, ale na tym części to się nie nagrało w poprzednim odcinku i zobaczmy. Bingo, Lungo, Octavia, Antipol, Freemi, nie ma. Nie ma. I to jest chyba ta moja planeta Bob, z tego co pamiętam. Chociaż nie wiem, bo to ja, no, ja tak też napisałem. Tylko ja dałem Bob Nowa Ziemia, New Earth, wpisałem im, ale zobaczymy. Chociaż nie pamiętam, już tak naprawdę co napisałem, będę musiał popatrzeć po mailach, jak ja tam odpowiedziałem. No i na pewno się zastanawiacie, jak ja tutaj tym wszystkim zarządzam i jak ogólnie to wszystko wygląda, bo na przykład tutaj troszeczkę na przykład węgla, jak to wygląda z węglem, bo ten węgiel będę musiał tutaj w końcu się pozbyć, bo wląduje tutaj jest za dużo węgla, niż jest to potrzebne. Przecież to jest... Nie, jest tak w miarę, jak ja to robię. Bardzo prosto. Pokażę wam to na przykładzie tutaj właśnie tego węgla. Zobaczcie. Tutaj jest wyjście, które ta nitka, która zasila mi węgiel. Aktualnie ona jest ustawiona, że wszystko puszczać do przodu. Mam to, okazuję, mam główną miastkę, mam dziesiątkę, ale jeżeli na przykład chciałbym zmniejszyć ilość węgla w... tamtych fabrykach, tamtych przepalarniach, wystarczy na przykład tutaj jeden albo dwa, odeślę z powrotem. One tutaj będą co jakiś czas odsyłać, co 10 będą odsyłać dwie sztabki z powrotem, co jest na tyle dobre, że mniej będzie szło tam. Zobaczcie, już tutaj są powoli przerwy. To jest bardzo fajny system, żeby albo spowolnić, albo dawkować sobie. Na przykład tutaj spróbowałem coś takiego. Od razu wam powiem, że coś takiego nie jest za dobre. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli... Inaczej. Te rozdzielacze mają coś takiego, że jeżeli tu na przykład jest sztabka, i w tym momencie rozdzielacz chce dać w lewo, a tam będzie sztabka, on to omija. On to ma w dupie, on po prostu wysyła w prawo i zaczyna od nowa kolejkę. Inaczej, on nie przerywa kolejki tym, że on nie może wysłać w lewo. On tak się patrzy w prawo, w prawo, w prawo i potem jest w lewo, nie mogę w prawo i znowu w prawo, w prawo, w prawo, w lewo, a nie mogę znowu w prawo. I to tak w ten sposób to skonstruowali. No jest to ciekawe, jest to fajnie zrobione, ale czasem jest upierdliwe, ale nie zawsze. Dobra, widzę, że tutaj już ładne ilości idą materiału, no, na przykład, kurczę, żelazo idzie pełną parą, miedziawka to nie zawsze, już duża ilość, widzę, minerałów, na przykład stąd już się wszystko się stąd, kurde, przerobiło, przesortowało. Tutaj coraz tam mniej mamy już do przesortowania. Niedługo się to wszystko zrobi i tutaj już jest chwila, mamy to jest tylko 400, więc zaraz się tutaj zmniejszy ta ilość i zastanawiałem się, jakby tutaj uzupełnić, bo wiadomo, to mieliśmy nazbierane, to mieliśmy w kopę nazbieranych minerałów. Aż się przepatrzmy, jak to wygląda. Z tego co widzę, tak, te kłapacze asteroid działają na bieżąco. O, tu widzę, że jeszcze stąd nie wyszło wszystko, ale to nie problem. Tutaj, no, to one na bieżąco są oczyszczane w końcu, ale co nie zmienia faktu, że może to być troszeczkę za mało na późniejsze nasze potrzeby. Jest jeden problem. Jeżeli nawet ja tutaj dołożę po środku, przecież jeszcze jedno piętro, dołożę na przykład tutaj jeszcze jedną nitkę, to na przykład i tu, już to jeszcze nie będzie problemu tutaj, żeby dodać jeszcze jedną nitkę. Możemy zawsze dodać tu. Przepraszam bardzo, chrypę mam starszą. Tylko tu możemy dodać i jeszcze po jednej nitce możemy tutaj dołożyć, żeby to zasilać takimi randomowymi zasobami tutaj to wszystko. No, powinniśmy dać radę bez większych, mniejszych problemów. Tutaj, kurde, fajnie to wygląda, że co tutaj od razu wpada, jest rozdzielane, wysyłane na te rozdzielane, na to wszystko. Teraz tutaj widzę, że jest, kurczę, starsza mania na lód na tym pasie. Dosyć sporo lodu, trzeba będzie go też zacząć przerabiać, bo nie wiem jaki limit mają, chociaż chyba one są nieograniczone. Już 80 tysięcy lodu. O matko święta, jak na razie to największy przemiał jest, wbrew pozorom, jest właśnie tutaj tej rudy węgla.
I bardzo dużo tej rudy węgla tutaj jest, przynajmniej mi się wydaje, zmarnowane. Wiecie, to jest właśnie sekcja, o której troszeczkę zapomniałem, której tutaj nie chyba troszeczkę tak nie wypielęgnowałem za bardzo, bo no nie jest aż tak fajnie zrobiona, jak powinno to być. A najgorsze jest to, że nie mam tutaj zbytnio możliwości zrobienia z powrotem, tak, chociaż nie, tutaj mam możliwość. A nie, nie mam możliwości, bo wiecie co chciałem zrobić, na przykład tutaj jakikolwiek sposób takiego rozdzielania, co miałem wcześniej, takiego jak na przykład tam, żeby na przykład z tej strony węgiel rozdzielić, żeby wiecie, ładnie to zmniejszyć tą ilość wysyłania, ale no niestety nie mogę. Nie mogę, jedyny sposób jaki mógłbym zrobić, co mi się wydaje, to wyciągając wszystko na przykład jedną nitką, na przykład sobie to zrobię tak, znam sobie w tą stronę, wyciągając wszystko jedną nitką, na przykład w ten sposób, tak, tak, i na przykład tutaj byśmy dali rozdzielacz, który dałby to 1 na 1 i w ten sposób tylko i wyłącznie rozdzielanie tego wydaje mi się jakikolwiek sensownym sposobem, żeby to zmniejszyć, bo no tutaj nie mam, jeżeli nawet tutaj dam rozdzielacz, żeby on to wysyłał. Tutaj to idzie cały czas pełną parą, więc wątpię, chociaż możemy spróbować, żeby to poszło, ale wtedy sobie zmniejszymy ilość zasilania tutaj. Ale no widzicie, no nawet o, kurde, raz na jakiś czas tylko jakiegoś grudka da się radę, ale no niestety w tym jest to, że to musi być powtarzalne. Nie może być to zbytnio zarąbane. Na przykład to już mi się udało to ładniej zrobić. Będę to samo, co tutaj chciał zrobić tutaj na żelazie, no ale możemy to od razu zrobić, póki mamy powietrza, żeby tutaj się, żeby nie marnować czasu, żeby wam coś konstruktywnego pokazać na odcinku. O, nie skasowałem. Jak się jakbyście się zastanawiali, a czy mam kontrol i z kontrolem to robię aktualnie. I tak, kontrol i prawy przycisk myszy, tak. To w ten sposób właśnie to kasuje i jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj, teraz tu i to wszystko się pozbądźmy. Tutaj wszystko też leciało na fullu. Oczywiście sobie to ustawię tak, jakbym potrzebował to kiedykolwiek zmniejszyć tutaj ilość, na przykład. Chciałbym na przykład zrobić, że do przodu pójdzie 10, a w tym wypadku w prawo pójdzie 1, w lewo pójdzie ten. Czyli co 11 sztabka pójdzie, wróci z powrotem do magazynu. No i zobaczymy, jak to będzie się tutaj pięknie ładnie robić, bo na przykład tutaj mam bodajże, mam tutaj tak 6 na 1 tu mam zrobione. Czyli 80, czyli 14% i wraca z powrotem. Przepraszam was bardzo, tutaj 9% mi tylko wraca. No, możemy chyba tak samo ustawić. Nie, to jest to 6 na 1, 14%. Zobaczymy sobie, jak to będzie szło. Nie, ja też się staram nie dawać nie wiadomo ile do tego, żeby tutaj... Z jednej strony to jest fajne, żeby tutaj był zapas minerałów tych sztabek, ale z drugiej strony to jest niepotrzebny, kurczę, wiecie... wyrób, raczej niepotrzebny materiał wyrób tutaj w tym konstruktorze, też żeby tego za dużo nie było, chociaż to jest tylko cyferka, na szczęście to nie są space'y, gdzie tam to w ogóle nieważne, ale dobra, zajmijmy się czymś konstruktywnym, bo tu kurczę już 20 minut odcinka leci, a ja tylko i wyłącznie pokazuję, co zrobiłem między odcinkami. Dobra, to się na pewno pozbędziemy. Tego się też pozbędziemy, tej biedy przepalarni też się pozbędziemy. To sobie zostawimy na razie. To sobie, tutaj sobie uzupełnimy zapasy, to też zostawimy, ten mały magazynek. I tutaj możemy, zobaczcie, teraz możemy sobie złapać. Mamy 30 tysięcy płytek i tak naraz sobie wydać takie, no 400. Pyk. I ile punktów nauki dostajemy za robienie tych rzeczy. I tu znowu. I tu kurde też sobie damy i nie musimy się o nic martwić, mamy już według mnie takie gargantuiczne ilości kurczę tych żelaznych płytek. Wiadomo, też jakbym zaczął szaleć nie wiadomo ile budował, bo mieliśmy prawie 30 tysięcy, mamy 27 tysięcy teraz, więc no
raczej nie dałbym rady super to zasilić. Inaczej, zasilić to tak, żebym mógł nie wiadomo jak mega wybudować, ale to też nie jest tak, że nie musiałbym poczekać, bo tak naprawdę poczekamy, no nie wiem, z pół godzinki nam się to uzupełni. Wbrew pozorom bardzo szybko to idzie. Jest to na tyle fajnie, że wiecie, nawet ja będę robił duży projekt, będę chciał coś przebudować, nie muszę się o tym martwić. To jest właśnie usage na dla nas pracować, tak zwane T, czyli czas, czyli tak jak to wszystko będzie działać, im dłużej to będzie działać, tak naprawdę więcej będziemy mieli zapasów, będziemy mogli się więcej bawić. Ale dobra, miałem w tym odcinku zrobić tutaj sobie, tak myślałem, żeby sobie tutaj przechowywać, na przykład sobie zrobić zbiornik na wodór i wykorzystać go równocześnie na tlen, bo to są jednak dwa produkty z jednego z kostek lodu i bardzo, bardzo podobnie to wygląda, wiecie, bardzo podobny sposób tworzenia tego, chociaż sobie jeszcze zobaczmy, bo tak, ja sobie tylko wezmę sobie tylko tlen stąd, żeby mieć podgląd do przepisu, jak to wygląda. Nawet, kurde, nie wiem, kilka potrzebuje, nie potrzebuje tego nie wiadomo ile. Okej. Okay. Tu mamy ten tlen i teraz tak, tu... dobra, to nie było to. Tu mamy tlen, tu mamy zbiornik na wodór, więc sobie weźmy tak prawym. Tlen wytwarza się tylko w generatorze tlenu, a wodór. Wykonane z ruda węgla akurat mamy obok, to też byłoby to dobrze zrobić. Nie trzeba byłoby zbyt nie przekombinować i moglibyśmy wykorzystać tamtą jedną nitkę. I wodór się robi tak naprawdę w generatorze wodoru, a w generatorze wodoru się to robi powiązane z woda. No wiadomo, kwarc będziemy mogli przerabiać, ale to kwarc będziemy w innym miejscu przerabiać. Dobra, postawmy sobie obydwie nasze fabryki tak poglądowo. Tu mamy tak generator tlenu, menuka, przepraszam, mi tu mikrofon mi zasłonił, tutaj zasłonił mi klawiaturę. Mamy generator tlenu, a ja chcę jeszcze generator wodoru, gdzie on tu się schował, tak, tutaj się schował, w to miejsce, to mamy generator wodoru, widzicie, no to jest praktycznie ten sam projekt, to jest praktycznie ta sama struktura, no tego troszeczkę inne detale ma, ale tak to wygląda tak samo i chyba tak. Tutaj nie ma tego wejścia, bo tu jest wejście, tu jest, a za to tutaj jest wejście, a tu jest wyjście, czyli no ten front całkowicie wygląda identycznie, tylko tutaj tym się różni, tym panelikiem, ale dobra. Tu mamy generator tlenu, więc potrzebujemy wodę, żeby zrobić zbiornik tlenu. Następny zbiornik tlenu odbieramy i wypierdzielamy go tam, dobra. A... z tego potrzebujemy zrobić zbiornik na wodór, czyli do zbiornika na wodór potrzebujemy jedną wodę, czyli 6 jednostek wody, tylko wiecie, to nie jest woda, to jest woda z kruszarki, więc będziemy musieli tutaj postawić kruszarki do lodu. Dobra, ja sobie tu, ona jest tam gdzieś daleko, ja sobie ją tutaj wezmę, wyciągnę. No patrzmy, gdzie to jest ona kruszarka, ściany, górnictwo, nie, rolnictwo, nie, ścieżki, to nie jest to. Podłoga, ściany, urządzenia, to powinno być w urządzeniach. Gdzie jest ta kruszarka do lodu? Media, a to media będzie raczej. Aj, kurde, i te panele, ja sobie tutaj te panele, kurde, płaski podłogowy, które ja tutaj miałem, te panele. Pamiętacie? Pamiętacie, które miałem te panele? To nie, to chyba, to by chyba były te. Zobaczmy. Nie, to których? Jak to ja miałem te panele, a chyba te. To są te panele, dobra. Czyli to sobie, dobra, to jednak chromolić to, nie będziemy się przeklikiwać i mamy tutaj wodoru. Dobra, mamy tutaj, mamy tutaj lodołamacz, tak, bo to musimy użyć lodołamacza do tego. Więc ustawmy może lodołamacz, ustawmy ten sektorze, tu zrobimy troszeczkę przejścia i teraz tak, raz, i tu przejście, bo tu mamy wyjście na wodór, 2, 3, no mi się wydaje, że 4 powinny wystarczyć. Tutaj doprowadźmy tu,
oczywiście pamiętajcie, zawsze pamiętajcie użyć rozdzielacza, one się zawsze przydają. Kurde, pamiętam jak ja próbowałem takiego rozdzielacza zrobić z gotowych tutaj bloków tych spychających, ale to wiecie, tych popychaczy, ale tutaj to niestety nie szło. Tak naprawdę jedynym rozdzielaczem, jaki można było użyć, to były te duże magazyny. To było jeszcze wersji dawnej, jeszcze wersji, chyba tej wersji, którą można było na Itch.io pobrać, jak się wsparło dopiero co projekt i gra była takim między wczesną alfą, tak, bardzo wczesna alfa, między wczesną alfą a... wczesną alfą a czym? Wczesną alfą a wersją demonstracyjną, coś takiego. Była naprawdę tak ostro, to były początki gry. Tutaj dużo mechanik zbytnie nie działało, szczególnie, że grę potrafiło naprawdę bardzo często i bardzo randomowo wypierdziać. Z tego co wiem dalej, ta gra potrafi nagle stwierdzić, że spierdziałam na kabaczki, ale już mniej niż wcześniej. Dobra, to jest, postawmy lodołamacz, to i to. I teraz tak, musimy to wszystko pospinać. Tutaj to troszeczkę tutaj wyprowadzę sobie te rury. To na szczęście się... Ała. To na szczęście się zmieściliśmy, żeby na to czarne nie wychodzić. Poza tak naprawdę, możemy powiedzieć, obręb naszej stacji. I tak, pyk. Mam tutaj zbiornik. To jest dosłownie zbiornik na wodę. Więc zostawmy ich sobie tutaj może tak 3. No, myślę, że to powinno być wystarczające. I teraz tak. Generator tlenu. Wiem, że generator tlenu działa bodajże szybciej. Działa bodajże szybciej niż ta bariera tlenu. Ale tu będziemy się, że to będzie jedna, druga, trzecia, czwarta. Więc byśmy potrzebowali ustawić tutaj ze 4 bariery tlenu. Tak, tutaj w tym wypadku olejemy to, że tutaj jest wejście. Bo tutaj trzeba, jedyne co można zrobić z generatorem tlenu, to doprowadzać do niego lód na zasilanie. Tak, zużyjemy jeszcze ten sektor tutaj. Ja wiem, że on powinien być przepisany tu, ale już go tutaj zajmiemy. W najgorszym wypadku to, co tu będzie, przyłożymy tutaj, przedłużymy to i przełożymy. Nie powinno, nic się tutaj nie powinno pogniewać, chyba pożreć. Chyba nie powinno. Dobra, tu. I teraz tak, gdzie to jest? A, trafiłem. Dobra, połączmy to na razie z głównym korpusem energetycznym tego. To chyba nie powinno się obracić 104%. Dobra. I teraz tak, i tu musimy doprowadzić jeszcze... Tak, tu mamy prąd, ale tutaj nie mamy prądu. Więc doprowadzamy tutaj... A nie, tu mamy prąd doprowadzony. No, tutaj doprowadzamy prąd i musimy jeszcze tutaj doprowadzić wodę. Strójki. I zrobimy tak, raz, dwa, trzy, ej, trzy, cztery. I teraz tak, i teraz jest coś, co ja spierdzieliłem, bo z tego co widzę, dobra, generatory tlenu, one mają tylko wejście, one nie mają wyjścia, więc cały ten zbiornik tlenu będzie przechowywany w nich. No dobra, mi to nie przeszkadza. Dla mnie okej. Będzie jedno mniejsze do sortowania, ale za to możemy sobie tutaj już ustawiać na wodór. I tak, tu mamy wejście. Ja bym to podłączył tak. W ten sposób. Chyba to nawet w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że nie będziemy zbytnio tego, nie wiadomo ile tego potrzebować. Na ten moment będziemy potrzebować super małe ilości tego wszystkiego, nawet nie wiem, czy ja stąd nie zrobię dodatkowego rozdzielacza i jedno na 10 tylko nie pojedzie tutaj i nie weźmie, bo ten wodór tak naprawdę to jest, będzie używany do robotów i zawsze to będzie można zeskalować. Tutaj mamy wystarczająco dużo miejsca, żeby tutaj to wziąć i ogarnąć. Także zrobimy podpięcie. Tu musimy dostarczyć, tak, tu mamy wodę, tu musimy konwejorem dostarczyć. Właśnie, co tam musimy dostarczyć? Węgiel. Tam musimy dostarczyć węgiel, więc stąd byśmy wzięli. Tak. Tu podniesiemy. Tu damy tu. A tu się obrócimy.
Dobra, i gdzie mam ten rozdzielacz? Tutaj. I mam tak, i do góry idzie. Do góry idzie 10. Jak jest ten rozdzielacz ustawiony, tak. Na prawo nie idzie nic, jedno na 10 idzie w tamtą stronę. Tak, no nawet na jedno na 20, niech tylko 5% idzie w tamtą stronę. Więc no to i tak mi się wydaje, będzie naprawdę sporo tego. I tak, stąd wyciągamy. Tu. No nie, no nie, przez formę nad treścią, żeby to aż tak daleko robić. Do. I wracamy tutaj. No tylko szkoda, że tutaj tych na przykład nie można zrobić połączenia sobie tutaj na rury. To by było kurde mega pomocne, gdyby można byłoby tutaj rurę dać. I dobra, i mamy powoli tutaj. No dobra, prądu nie mamy jeszcze, ale to już nie będzie, to nie będzie problemu. Właśnie się zajmijmy prądem chwilowo. Ja tutaj chwilowo w tych zapuszczę sobie tutaj produkcję okablowania z płytek, z tych złotych płytek. Ja właśnie to wcześniej zrobiłem właśnie dokładnie w ten sposób, że sobie wezmę tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak samo tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak samo tutaj. I ostatnie. I to w międzyczasie się przetworzy nam pięknie, ładnie na... Wiecie, tutaj dostaniemy złote kable. O, już one pięknie tutaj lecą. Tutaj mamy przepis, jest cały czas taki sam. Będziemy musieli tak tutaj potem stawić lepsze te fabrykatory, żeby tutaj te manufaktury, przepraszam, żeby tutaj lepszy ten przepis był. Na razie nie mam tego odblokowane. Niestety nasze badania stoją. Stoją to strasznie, tak konstrukcja pionowa, co od razu już odblokujmy. To jest jedno z ostatnich, czyli co to jest, są draminki, schody i schody, czyli takie dodatkowe schody, które były już wcześniej. Ale dobra, to nie ten. Tu mamy zaawansowany silnik, tu mamy komputery i będziemy mogli robić nawigację, a tu będziemy mogli mieć statek, ale to spokojnie. Tu mamy już metalurgię, tu będziemy mogli robić płytki aluminiowe i ramy. Dobra, tym się zajmiemy, ale to już będziemy musieli zrobić osobną przepalarnię, na przykład na właśnie tutaj na to. Nie będziemy tutaj, mi się wydaje, dodawać dodatkowego piętra i zobaczmy sobie jeszcze tutaj, jak to będzie wyglądać. Pręty chyba uran tylko i wyłącznie na pręty się przekłada. I co tutaj mamy? Tu mamy jeszcze beton. Tak, tu mamy jeszcze beton. I tu mamy zaawansowane materiały. Już mi się wydaje, że ostatnie piętro już zrobimy na te zaawansowane materiały. Kabel sygnałowy. Jeszcze chyba nie będziemy, nie wiadomo ile tego potrzebować, tych niektórych rzeczy. Tak naprawdę, jak już ruszymy z odblokowywaniem tego, czyli zrobimy tutaj tą sekcję, żeby tutaj jeszcze robić o komputery, już to przygotujemy, wszystko pięknie, ładnie. Potem będziemy tutaj zrobimy huba, prawdopodobnie tylko huba, wykorzystam to. I co? I będziemy mogli sobie powoli rozwijać dalszą technologię. Na pewno musimy, bo już mnie to zaczyna denerwować, menuka. Media? Czy nie media? Nie media. Będziemy musieli już sobie tutaj coś innego postawić. Dobrze, też mam dwa razy, to użyję jedno na to. Musimy sobie tu postawić generator tlenu. Jezus, go jeszcze trzeba zasilić prądu. Na tej platformie chyba nie mam prądu. A tak, na tej platformie nie ma prądu. Teraz pozostałość, tak tutaj takie rampy porobiłem, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało. Więc tutaj mamy prąd. Tak, tutaj mamy prąd, więc ja sobie go podczepię nawet gdzieś tu. I zobaczmy, stetujmy, jak to działa. Konsumpcja. Dlaczego to się nie regeneruje? Halo? Nie pierdzielcie mi, że to na... Aha, dobra. Czyli bym potrzebował, tak, generator tlenu. Tak, generator tlenu. Generatorze tlenu musi być zbiornik na tlen. To jest troszeczkę głupie, wiecie? Bo ten generator tlenu nie robi nic oprócz żywego magazynu. I w tym momencie cała moja teoria na robienie tutaj tego
się spierdzili raczej. No dobra, mogę to po prostu robić to i co jakiś czas no, dokładać tutaj. Też będę musiał to, tą barierę zrobić niżej, będę musiał to dokładać, ale nie podoba mi się troszeczkę. I szkoda, że ta bariera jest taka płaska, mogłaby być taki ładny bąbelek, żeby tutaj był. Ale dobra, ja dzisiaj skończymy. Dużo wam napokazywałem, mało porobiłem, ale dużo nagadałem. Ale tak czy siak, dziękuję bardzo za waszą uwagę, zapraszam do pisania komentarzy oraz dawania łapek w górę, żeby zmontować mi dalsze prace. Jeżeli jesteś nowy na kanale i podobają ci się moje wypoczyny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.